No, elo! Wakacyjna promocja na Białeczko KFD wjeżdża na rewir. Trzy idealne smaki na wakacje dostępne w promocji minus 10% z kodem najlepsze KFD. Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Spowiedź. Dzisiaj uraczam Was historiami dwiema, a motyw przewodni będzie taki, że nie należy oceniać ludzi po pozorach. Co generalnie każdy mądry człowiek, który swoje tam już przeżył, wie. Stojąc na bramce, można powiedzieć, że człowiek sobie wyrabia po latach pewne uprzedzenia co do pewnego typu ludzi, tak? Że generalnie, jeżeli wchodzi facet o danym typie wyglądu na przykład, to ty już jesteś mniej więcej w stanie przewidzieć, kto to jest, jak się będzie zachowywać i tak dalej. I to się z reguły sprawdza, natomiast nie jest to regułą, czyli nie zawsze, nawet bramkarz doświadczony, oceni trafnie daną osobę. Pamiętam sytuację, skrajnie różne. Sytuacja pierwsza, gdzie wręcz aż było mi głupio, bo generalnie osoba, o której mowa, została przeze mnie z góry oceniona i skreślona, nie? Facet to było, pamiętam, w klubie 80 w Siemianowicach. Taki sobie koło 50. No, w klubu generalnie taki raczej z tych porządniejszych, a facet nie. No, wygląda tak, że powiedzmy do gorszych klubów bym go nie wpuścił. No, do tego jakoś udało mu się wejść. No, akurat nie ja byłem wtedy za selekcję odpowiedzialny, ale wpuścili go. No, taki sobie pijaczyna z wąsem. Miał taki wąs, pamiętam, jak Piłsudski miał wąsa na pół twarzy, że jak go szugadał, ten wąs cały latał mu, nie? No i wchodzi, podpity już tak zdrowo. Taki, pamiętam, 1,50 m wzrostu, nocha, taki wielki, pamiętam. Cały czerwony, czyli że lubuje się w trunkach nie od dziś. Prawdopodobnie i tak sobie chwiejnym krokiem wszedł, oddał do szatni kurtkę. Sam był, pamiętam, i poszedł sobie tam w głąb klubu. Ja sam myślę, kto go wpuścił, nie? Zaraz przyjdzie szef z ryjem, że jakim prawem, tak? Gościu się wyróżniał, można powiedzieć, niekoniecznie w korzystny sposób. Ale w sumie, co mnie to obchodzi? Ja nie stałem na drzwiach, nie byłem na selekcji, więc ja to nie moja brocha tego dnia. No i po dobrych 15 minutach facet, patrzę, wywija na parkiecie, nie? Wywija, kurwa, jak normalnie Patrick Swayze w Dirty Dancing, nie? I panny gdzieś tam do tańca i jedną, drugą obraca, jakieś tam piruety robi sam. No, widok niecodzienny, nie? Potem pamiętam, siedziały takie małolaty, znaczy małolaty, no do niego może były małolaty, on miał może po 30 lat maksymalnie, on miał może nawet drugie tyle. Ale chyba się rozweselił je, nie powiem, że spodobał się im, ale je rozweselił, dlatego stopnia, że postanowił go zaprosić do swojej loży, żeby sobie z nimi usiadł. No i patrzę, siedzi, one wesołe, chichocą, on tam coś opowiada, nie? Kurwa, no nie? Się jeszcze skończy, że gościu je zabierze na gangbang do hotelu, nie? Ale okej, no nie? I po jakichś paru minutach słyszę piski, krzyki, płacz, wrzaski, szkło się tucze, patrzę, co się dzieje, laski spierdalają z loży, całe zażygane, a facetowi się po prostu zrobiło niedobrze. I jak siedział i gadał, tak nagle w sekundzie zaczął żygać. Wszystko zażygał. Loże zażygał, stół zażygał, nawet panie zażygał. Parę osób tam nawet dostało rykoszytem z parkietu. No i teraz trzeba gościa wynieść, tak? Tylko nie było odważnego, żeby się kurwa za niego zabrać, bo facet nie miał na sobie suchej nitki. Gdzie on to kurwa zmieścił? Do tej pory się zastanawiam. W każdym razie trzeba było wziąć tam, powiedzmy, głęboki wdech, wziąć go pod pachę i go usunąć, nie? Laski w szoku, popłakane, szef kurwiony. Kto go w ogóle wpuścił? No, będzie przejebane, nie? Pamiętam, wzięliśmy go z kolegą za pod depo, jak się to mówi, i mu pomogliśmy wyjść. Jeszcze po drodze zażygał sobie przedsionek, szatiarkę, pamiętam, po spodniach musnął strumieniem. Dziadek, wypadł, masz dość. No i on tam, pamiętam, jeszcze krzywo na schodku stanął, się wypierdolił, za chwilę poleżał. Za chwilę
drzwi się uchylają, jebie w całym tym klubie tymi żygami, no tragedia. Jeszcze duszno to jeszcze potęguje jakby cały klimat nieprzyjemny, mikroflora i tak dalej. I patrzę, a tu gościu wkłada głowę do klubu, no nie? Pytam się, co ty tu jeszcze chciałeś, człowieku, nie? Przecież wyżygałeś morze, nie? Chcesz jeszcze, kurwa, nam poprawić? Nie, mówi, że czy ja mogę z panem zamienić słówko? Mówię, no, kurwa, agresywny nie był, nie szalał, po prostu mu się ulało troszkę. Każdemu się zdarzy, nie? Ale z drugiej strony ja do niego podejść, a mu się znowu uleje, to kiepsko, no nie? A ładnie byłem wtedy ubrany, pamiętam, miałem kantę, koszulę, bo taki był wymóg. No mówię, dobra, nie? Podchodzę, mówię, o co chodzi? A już miałem mu jechać po rajtuzach, że menel, że obestrołek i tak dalej. A tu facet się odzywa w te słowa, że jemu jest bardzo głupio za zaistniałą sytuację i czy on może wejść do klubu i swoje nowe koleżanki przeprosić oraz czy może posprzątać po sobie, no nie? Mówię, dobra, no fajnie się gościu zachował, bo z reguły tak to nie wygląda, że ludzie sami z własnej woli chcą po sobie sprzątać, tym bardziej ten nie wyglądałby na takiego, który by miał chociaż odrobinę kultury. A to proszę, facet się sam zadeklarował, że on posprząta, a było co sprzątać, nie? Także no, przyszła pani z takim dupnym wiadrem, z mopem, z ręcznikami. Facet 20 minut zapierdalał, pucował, które parkietu, tam te panie to w ogóle już nie chciały z nim gadać. One podejrzewam, mają traumę do dziś po tym. Się budzą po nocach z krzykiem, jak sobie przypomną. Natomiast facet pucował do ostatniej kropli wczorajszej zupy podłogę. Tam przy tak samym przewejściu skończył pucować i mówi, że teraz można na sucho jeszcze przelecieć. Mówię, nie, starczy, mówię, już fajnie jest, już nie śmierdzi, nie? Generalnie mówię, no bardzo miło się pan zachował, że tak ten... On był oczywiście cały sam dalej zażygany. I bardzo charakterystyczny widok, cały wąs i cała broda. Tu był tak jeszcze w kartoflach, w jakichś grzybkach, w fasolce, a on mi się pyta, czy byłbym tak dobry i podarowałbym mu jeszcze chusteczkę. Mówię, dobra, nie? Pytam się szatniarki, czy ma chusteczkę? Ma chusteczkę. Dała mu chusteczkę, on wziął chusteczkę, tak się jeszcze wytarł. Dziękuję bardzo, dobranoc, poszedł, nie? Naprawdę historia, ja byłem w ciężkim szoku, nie spodziewałbym się. Aczkolwiek, no, każdemu się może zdarzyć, tak? Ja nie powiem, no ja akurat nie piję alkoholu, więc mi się nie zdarzyło, ale zdarzają mi się różne inne dziwne rzeczy. No ja na przykład po sobie nie posprzątam, gdybym się zażygał w klubie, bo po prostu chciałbym się zawinąć stamtąd, zniknąć, tak? A gościu zachował się honorowo. Natomiast to jest pierwszy jakby dowód na to, że nie należy oceniać ludzi po pozorach, bo gościu wyglądał jak zwykły menel, a zachował się bardzo porządnie. Natomiast w drugą stronę, kiedyś pamiętam, pilnowałem, no można powiedzieć, to nie była taka bramka typowa, ale też no, ochrona. Miałem takiego znajomego, który miał dużo pieniążków i po prostu lubiał się pobawić. A że był pierwszym i głównym prowodyrem różnego rodzaju awantur, jak się najebał, to każda jego impreza kończyła się tym, że wychodził do domu z pandą pod okiem, nie? Także kiedyś rzucił pomysł, że a może byś tak, Wojtek, mnie kurwa kiedyś popilnował. Ja sobie pójdę, ja się najebię, ja sobie potańczę, coś sobie wyrwę, a ty będziesz patrzył, żeby mi się nic nie stało, nie? Mówię, dobra, nie? Kurwa, lepsza niż bramka. Generalnie gościu płacił, no, pamiętam, że 500 za nockę to było najmniej, czyli to jest taka no trzykrotność przynajmniej tego, co zarabiało się na bramce. Czyli generalnie no tak to wyglądało, że jak miał dobry dzień, to się bawił całą noc, jak miał zły dzień lub się w czas najebał, to się bawił godzinę. No wiadomo, że jeżeli facet przegnie, to i tak ja nie poradzę nic na to, że zostanie z klubu usunięty, ale przynajmniej nie dostanie w pierdol, tak? Więc taka była moja rola, że po prostu pilnować, żeby mu się nic nie stało, jak za bardzo popłynie. Był to facet, teraz mogę powiedzieć, bo on tu już nie mieszka, nie będzie ścigał. On był prezesem jakiejś tam firmy, prężnie działającej, grał na giełdzie, miał ogólnie w chuj pieniędzy,
naprawdę full pieniędzy, także jak tak cały ten siedzę, to by mnie przykrył swoimi pieniędzmi. Ogólnie osoba bardzo wysoko postawiona, tam też się trafił w politykę. Zawsze garnitur, biała koszula, wypachniony, kieta, zegarek za 1 000 000 zł, buty z węża i tak dalej, nie? Bułkę przez bułkę, wiadomo, człowiek wysoko postawiony, ale wystarczyło, że polało się o jedną kroplę za dużo, nie? Sytuacja w klubie na literę E, tak? Dobrze pamiętam? Na literę G, wtedy jeszcze w Katowicach, która jednak mi uświadomiła, że nie ma takich pieniędzy, za które będę ryzykował imprezy z tym oto jegomościem. Sytuacja była taka, wchodzimy sobie do klubu, ja oczywiście również ładnie ubrany, no bo wiadomo, że w dresie i bez rękawniku do klubów takich lepszych nie puszczali. Jak jechałem z nim, to musiałem się ładnie ubrać. Nawet mi koszulę kupił, pamiętam, na takie właśnie okazje. Wchodzimy do klubu, goście sobie wziął lożę, siadamy sobie, oglądamy dupeczki, gadamy, fajnie jest, kultura, gadamy sobie o jakichś tam, powiedzmy, wojażach jego zagranicznych, trochę o siłowni i tak dalej. Po czym facet stwierdził, że idzie sobie po flaszkę. Przyniósł sobie flaszkę i jak ta flaszka była w połowie, to nagle pojawiło się jego alter ego. I nagle jak gościu gada mi przez cały czas o jakiejś tam, powiedzmy, filozofii, o sztuce, o literaturze, nagle ściąga marynarkę i mówi: co? Rucha moje te świnie czy nie? Mówię: oho, zaczęło się, no nie? Nie, no to idź sobie postać, ja sobie posiedzę, no nie? Popatrzę, no nie? Dawać te kurwy, no nie? Wszyscy już patrzą, bo no to generalnie z tego typu zachowania, w tego typu klubach pominąć wzrokiem nie sposób. Jazda na parkiet i jakieś kurwa ugi-bugi, jakieś tam tango sam ze sobą, jakiegoś breakdance'a próbował, spocił się kurwa, koszulę zdjął, nie? Mówi: Jezus Maria, nie? Chłopie, weź się ubierz, jak ty kurwa się zachowujesz, nie? Przecież to nie jest patologia, wypierdolą nas stąd, to nie? Ty jesteś tu od tego, żeby mnie bronić, więc spierdalaj do loży, nie? I jazda, nie? Pamiętam, skończyła się akcja, jak on zakończył w sumie akcję szpagatem na parkiecie, nieudanym, gdzie po prostu zaje portki i no wiadomo, że kanty, tu jest szef, dziura, wszystko widać, nie? Laski odwracają wzrok, leci ochrona, do mnie pretensje, jeszcze on jest ze mną, nie? Mówię: tak, ja go już biorę, no nie? Jakaś tam laska, pamiętam, mówi, że jak się pan zachowuje, to jest porządne miejsce, pan taki elegancki, pan jeszcze może go zna, mówi: osoba na stanowisku tak się zachowuje. A on do niej: co mówi? Ja jak nie widziałaś? I kurwa, całe spodnie z syru do końca rozprół. Pokazuje, czym go matka natura obdarzyła. Ja pierdolę, mówię, nie. No dostał oczywiście gościu po ryju, bo nie dość, że się nie dał się wynieść, to jeszcze straszył ochronę, że tam pokazywał na mnie: ten was zajebie, ten wam nogi połamie, no nie. Ja siedziałem przy stole, mówię, że ja go nie znam, nie. Tak się skończyła nasza współpraca. No generalnie wydawałoby się przykładny obywatel, gościu na stanowisku, zarobiony, obieży świat, prawda? A tu wystarczyło o jedną kroplę za dużo i już się w nim uruchomiał, kurwa, diabeł tasmański, nie? Także kończąc wątek, to są dwa skrajne przykłady, które właśnie mówią o tym, że jakimkolwiek by się nie było psychologiem i znawcą gatunku ludzkiego, nie należy zawsze oceniać ludzi po pozorach, gdyż się można grubo pomylić, a nieraz taką pomyłkę można przypłacić pierdolem na przykład, nie? Także nie warto. Kończąc wątek, przypominam o tym, żebyście lajkowali, subskrybowali i teraz do was prośba. Jeżeli chcielibyście, żeby seria Spowiedź pojawiała się regularnie w grafiku KFD raz w tygodniu na YouTubie, piszcie w komentarzach. Tyle, pozdro. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz. KFD, wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa, więc jedziesz.